Lato kojarzy się z piękną pogodą, beztroską, słońcem i odpoczynkiem. Dni otwarte zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu to przede wszystkim działania artystyczne. W tym roku na powitanie lata Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek przygotowało wiele atrakcji. 22 czerwca od godziny 15 wystąpią lokalne zespoły artystyczne. Dla najmłodszych przewidziane są animacje oraz warsztaty twórcze. Na zamkowym wzgórzu odbędzie się quiz z nagrodami ze znajomości historii zamku. W programie bezpłatne zwiedzanie zamku z przewodnikami, spektakle teatralne, występy zespołów dziecięcych i młodzieżowych. Specjalnie dla Państwa wystąpi przemyskie trio wokalno-instrumentalne w składzie Kacper Bator, Dobrosław Jabłoński i Krzysztof Polnik. O godzinie 20:00 odbędzie się koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Róże Europy. Dzień wcześniej, w piątek 21 czerwca o godzinie 20:00 na dziedzińcu Zamku Kazimierzowskiego odbędzie się Pierwsza Zamkowa Noc Bluesowa, w trakcie której wystąpią Simple Music Team oraz ich goście. Dzień później, w niedzielę 23 czerwca o godzinie 18:00 zapraszamy na operę Świętojańską, którą zaprezentuje grupa operowa Sonori Ensemble. Serdecznie zapraszamy na Zamkowe Wzgórze.